Witam Was. Dzisiaj przedstawię Wam historię, która wydarzyła się 4 lipca 1987 roku i będzie dotyczyła rodziny Kunz. Rodzina ta mieszkała w zniszczonym, szarym domu, bez kanalizacji, położonym w lesie na skrzyżowaniu dwóch żwirowych dróg, około 9 km na zachód od wioski Athens w stanie Wisconsin. W skład rodziny wchodzili 76-letni Clarence Kunz, jego trzy siostry, 81-letnia Irene Kunz, 72-letnia Mary, 70-letnia Helen oraz jej dwóch dorosłych synów, 30-letni Randy oraz 55-letni Kenneth. Kenneth jako jedyny nie mieszkał z nimi w domu, tylko w przyczepie kempingowej, która znajdowała się na terenie posiadłości. No i on również jako jedyny, można powiedzieć, że miał jakiś kontakt ze społeczeństwem. Pracował w fabryce sera. Czasem wychodził też na drinka, ale nie miał znajomych, ponieważ był bardzo nieśmiały i kontakty z innymi go krępowały. Pozostali członkowie rodziny nie pracowali i tak naprawdę rzadko opuszczali dom. Czasem tylko Helen z synem Randym wybierali się do miasta na zakupy czy w jakimś innym celu, ale unikali kontaktu z innymi ludźmi. Wszyscy tak naprawdę żyli na uboczu, z dala od cywilizacji, przez co mało kto wiedział o ich istnieniu. Dopiero po wydarzeniach, o których Wam zaraz opowiem, ludzie dowiedzieli się o nich. Na wstępie powiem Wam jeszcze parę słów o tej rodzinie. Otóż Helen bardzo wcześnie zaszła w ciążę. Jej pierwszy syn, Kenneth, przyszedł na świat, kiedy ona miała zaledwie 15 lat. O gwałt obwiniała chłopca z sąsiedztwa. Ten chłopak został skazany za przestępstwo, ale zarówno Keniemu, jak i jego młodszemu bratu Randiemu powiedziano, że ich biologicznym ojcem był tak naprawdę ich wujek Clarence. Ten, z którym cały czas mieszkali. Tak też go więc traktowali. Dla nich to było coś normalnego, nie widzieli w tym nic złego. W ich domu nie było wygód. Gotowali na piecu opalanym węglem, który służył także do ogrzania pomieszczeń. Nie mieli bieżącej wody, a aby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, musieli korzystać z wychodka w lesie. W domu, jak i na zewnątrz, panował bałagan. Wszędzie były porozrzucane śmieci. Co gorsza, oni sami te śmieci gromadzili, gdyż byli takimi zbieraczami niepotrzebnych rzeczy. Dla wielu ludzi nie to jednak było takie bardzo szokujące, tylko to, że rodzina uwielbiała porno, ale do tego stopnia, że kolekcjonowali czasopisma i filmy dla dorosłych, które przychodziły do nich pocztą i było ich mnóstwo. Co więcej, wszyscy wspólnie je oglądali. Tak jakby, powiedzmy, film familijny. Tak właśnie ta rodzina spędzała wolny czas. Nie stać było na wiele rzeczy, ale na telewizor, odtwarzacz wideo i kasety już tak. Jeśli chodzi o tą rodzinę, to krążyły też takie plotki, które nie są potwierdzonymi informacjami. Otóż pojawiły się takie informacje, że rodzina ta jest kazirodcza, że sypiają ze sobą. Nie wiadomo, skąd wzięły się te plotki i czy była w nich chociaż jakaś część prawdy. Teraz już raczej tego się nie dowiemy. Wiemy natomiast to, że rodzina ta była bardzo związana ze sobą i tak naprawdę do życia, do szczęścia nikogo więcej nie potrzebowali. Jednak ten ich spokój, ich życie zostało pewnego dnia przerwane. Otóż 4 lipca, jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych jest Święto Niepodległości. Dlatego też każdy w tym dniu świętuje. Rodzina Kunz też cieszyła się tym dniem. Helen wraz z synem Randym wybrała się wieczorem na pokaz fajerwerków i około 23:00 wrócili do domu. Tam niestety nic dobrego na nich nie czekało. Kolejnego dnia, czyli 5 lipca, najstarszy syn Helen, Kenneth, wrócił do domu. Wiadomo też, że wieczorem również oglądał pokaz fajerwerków. Później wybrał się na kilka drinków, a co robił resztę nocy, tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że gdzieś około godziny 5 nad ranem pojawił się w domu.
On, tak jak mówiłam, mieszkał w przyczepie kempingowej, jednak znajdowała się ona na tym samym terenie, co dom jego bliskich, więc non-stop do nich wpadał. Tym razem też tak było. Ale takiego widoku, jaki tam zastał, zupełnie nie spodziewał się. Jego cała rodzina nie żyła. 72-letnia Mary została znaleziona przy wejściu do domu. 30-letniego Randy'ego znaleziono leżącego na podłodze w kuchni. 76-letni Clarence Coons został znaleziony w sypialni. A 81-letnia Irene na krześle w salonie. Wszyscy zostali postrzeleni w głowę z bliskiej odległości z broni kaliber 22. Kenny był przerażony, natychmiast wezwał wsparcie i okazało się, że wśród ofiar nie ma jego mamy, Helen. Nikt nie wiedział, gdzie ona może być. Początkowo podejrzewano, że to ona dokonała morderstw, a to dlatego, ponieważ chwilę przed zabójstwami kupiła w sklepie naboje kaliber 22. Ten sam typ amunicji, którego użyto do morderstw. Helen podczas rozmowy z ekspedientką powiedziała, że są to kule dla jej syna, dla Randy'ego, który miał zamiar zabić kilka nieznośnych kosów na ich posesji. Sądzono więc, że być może Helen postanowiła z jakiegoś powodu pozbyć się rodziny. Tym bardziej, że na jaw wyszło, iż w rodzinie Helen już kiedyś wydarzyło się bardzo podobne nieszczęście. To znaczy rodzice Helen, Anna i Ignac Coons, mieszkali w domu wraz z matką Ignaca, Mary. I pewnego dnia Anna wróciła do domu z pracy i zastała straszny widok. W łóżku odnalazła martwą Mary. Okazało się, że brat Ignaca, Wenzel, zatłukł ją na śmierć, za co został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, w którym znajdował się już jeden z członków rodziny Coons. Stąd właśnie wzięło się podejrzenie, że być może Helen miała jakąś dziedziczną chorobę psychiczną i dlatego zamordowała rodzeństwo i syna. Ten trop został zbadany, szybko go odrzucono i ustalono, że kobieta została porwana. Wtedy wiele osób zaangażowało się w poszukiwania jej. Stworzono specjalne koszulki i guziki z napisem „Gdzie jest Helen?”, rozwieszano plakaty i każdy miał nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Jednak 9 miesięcy później nadzieja ta zgasła. Wtedy to w pobliżu potoku w Medford w stanie Wisconsin znaleziono jej ciało. Kobieta, tak samo jak pozostali członkowie rodziny, zginęła od strzału w głowę. Od tego momentu śledztwo jeszcze bardziej się skomplikowało. Wszyscy zastanawiali się, kto mógł czegoś tak strasznego dokonać. Dodam tutaj, że oczywiście dom, jak i teren wokół domu rodziny Coons został przeszukany. Wtedy właśnie na jaw wyszła ta sprawa z porno, z warunkami, w jakich żyli. I co ciekawe, w domu znaleziono 20 tysięcy dolarów w gotówce. Z ustaleń wynikało, że rodzina za wszystko płaciła właśnie gotówką, na przykład rachunki. Po prostu chcieli mieć zawsze wszystkie pieniądze przy sobie. Podczas śledztwa ustalono również, że sprawca najprawdopodobniej nie miał pojęcia, że takie pieniądze są ukryte w domu, gdyż gdyby wiedział o tym, to zapewne zabrałby je. No chyba, że one nie były głównym celem morderstwa. Ale później pojawiły się takie teorie, że być może właśnie te pieniądze były powodem, dla którego ta rodzina zginęła. Co do podejrzanych, to w zasadzie nie było ich. Już na samym początku śledztwa przesłuchany został Kenneth, członek rodziny, który jako jedyny przeżył. Nie wiadomo, co dokładnie powiedział śledczym, ale wiadomo, że bardzo ciężko było się z nim dogadać, ponieważ on miał bardzo niski iloraz inteligencji. Ciężko było w ogóle coś od niego wyciągnąć. Jednak ostatecznie wykluczono go z grona podejrzanych. I skupiono się na całkiem innej osobie. Tym podejrzanym był 21-letni rolnik Christopher Jacobs. A dlaczego właśnie on? A to dlatego, ponieważ jakiś czas wcześniej kupił od rodziny Coons stary samochód. No i w ten oto sposób zapoznał się z nimi
i raz na jakiś czas odwiedzał ich. A że tak naprawdę mało kto zaglądał do ich domu, to też śledczy postanowili lepiej mu się przyjrzeć. I w ten oto sposób w 1989 roku w związku z podejrzeniem morderstwa Christopher stanął przed sądem. Prokuratura pokazała mu materiał filmowy z miejsca zbrodni, w tym ciała kunzów i złe warunki życia. A głównym dowodem oskarżenia były ślady opon znalezione obok domu zamordowanej rodziny, które pasowały do auta Jacobsa. Poza tym, kiedy śledczy przeszukali dom Christophera, to znaleźli tam m.in. wycinki z gazet dotyczące morderstwa rodziny Kunz, dwa pistolety kaliber 22, amunicję kaliber 22, zużyte łuski, a w aucie, który wcześniej kupił od krewnych, znaleziono paragon za opony. Ława przysięgłych obradowała kilka godzin i uznała go za niewinnego. A dlaczego? Otóż z tego co wiadomo, głównie dlatego, że ofiary prowadziły takie, a nie inne życie, że byli, można powiedzieć, odrzuceni przez społeczeństwo, gdyż zachowywali się inaczej niż wszyscy, żyli na uboczu, nie szli z postępem czasu, niemodnie się ubierali, no i dla wielu wydawali się gorszymi ludźmi. A przez plotki dotyczące tego, że są kazirodczą rodziną, tym bardziej część osób nimi gardziła. W tym również osoby zasiadające w ławie przysięgłych. Więc to był powód, dla którego zdecydowano się puścić Jacobsa wolno. Po prostu ława przysięgłych stanęła w jego obronie. Ale to nie koniec, bo w 1993 roku była dziewczyna Jacobsa, Stacy Weiss, przedstawiła nowe informacje. Twierdziła, że w 1991 roku Jacobs przyznał jej się do morderstw. Według niej Chris powiedział, że popełnił morderstwa, aby udowodnić sobie, że jest mężczyzną. Obrońca Christophera Jacobsa twierdził natomiast, że jego była dziewczyna po prostu próbowała się zemścić na nim. Nazwał kobietę niezadowoloną, porzuconą, która wcześniej podobno groziła, że dopadnie Chrisa, że się na nim zemści za to, że zerwał z nią. Ale oczywiście te zeznania, te jej dowody zostały przedstawione na rozprawie. Jednak okazało się, że Chris nie może być dwukrotnie sądzony za to samo przestępstwo, gdyż jest taka klauzula w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zabrania każdemu podwójnego ścigania za zasadniczo za to samo przestępstwo. A Christopher przecież już w tej sprawie był osobą oskarżoną i został uniewinniony. Prokuratorzy postanowili więc oskarżyć go o porwanie Helen Kunz. Oskarżenie to wpłynęło zaledwie kilka godzin przed upływem terminu przedawnienia. No ale Jacob stwierdził, że te nowe zarzuty również naruszają jego prawa i że o porwanie Helen Kunz również nie mogą go oskarżyć. Ponieważ jest to jakby cały czas ta sama sprawa. No i w tamtym momencie tak to się zakończyło, że Jacobs nie został oskarżony ani o morderstwo członków rodziny Kunz, ani za porwanie Helen. Ale to nie koniec, bo w 1998 roku odbył się kolejny dwutygodniowy proces. Prokuratorzy wtedy twierdzili, byli pewni, że Christopher Jacobs zabił Randiego, Mary, Irene i Clarence'a w ich domu, porwał Helen, zabrał ją na bagna, postawił pod drzewem i zastrzelił ją. Ponadto powrócono do zeznań byłej dziewczyny oskarżonego, Stacy Weiss, która w 1993 roku, tak jak mówiłam, zeznawała, że Chris przyznał jej się do morderstw. Nawet zapytał ją tamtego dnia, jakby zareagowała, gdyby powiedział jej, że faktycznie popełnił morderstwa. I miał wtedy dodać, że zabił rodzinę Kunz, aby udowodnić sobie, że jest mężczyzną. Tamtej nocy, z 4 na 5 lipca, Chris miał przyjechać do domu rodziny Kunz. Randy wpuścił go do środka, po czym obaj wdali się w kłótnię. No i Chris zastrzelił Randiego, a później resztę rodziny. Helen natomiast związał i wywiózł w miejsce, gdzie ostatecznie pozbawił ją życia. Stacy zeznała również, że o wszystkim wiedział też jego obrońca i kazał mu te wszystkie zeznania spisać na kartce, podpisać się i włożyć do koperty.
Nie wiadomo jednak, czy tak było i czy te zeznania ujrzały światło dzienne. I ostatecznie zgromadzone dowody tym razem przekonały ławę przysięgłych do tego, że Christopher Jacobs dokonał tych wszystkich morderstw. Został uznany winnym i skazano go na 31 lat więzienia. Nie wiem, jak dokładnie tam to prawo działa, ale na wcześniejszym procesie Jacobs, tak jak mówiłam, powołał się na prawo konstytucyjne, które zakazuje sądzić daną osobę dwukrotnie za to samo przestępstwo. A Chris przecież już wcześniej był sądzony o to samo przestępstwo, został uniewinniony, więc teoretycznie według tego prawa nie powinien stanąć przed sądem. Ale być może później coś się zmieniło. I koniec końców tak to się zakończyło, że Chris trafił do więzienia. Wiadomo, że Chris miał zostać zwolniony warunkowo 4 lutego 2020 roku, jednak tak się nie stało. A to dlatego, ponieważ on sam odmówił wyjścia na wolność. Nie chciał wyjść warunkowo. A dlaczego? Dlatego, ponieważ on cały czas utrzymuje, że jest niewinny, że to nie on zamordował rodzinę Kunz. A gdyby zgodził się na wyjście warunkowe, to równałoby się to z przyznaniem się do winy. Więc Chris woli odsiedzieć cały wyrok i trzymać się tego, że jest niewinny. A czy był winny, czy jest winny? Są na ten temat różne teorie, teraz Wam o nich opowiem. Więc wiele osób uważa, że Chris jest niewinny. A dlaczego? Na przykład dlatego, że w noc, w której doszło do morderstw, pewna kobieta przejeżdżała tamtą drogą i widziała pewien samochód. Wydarzyło się to na skrzyżowaniu w pobliżu domu państwa Kunz. I kiedy kobieta ta przejeżdżała obok tego pojazdu, to kierowca, można powiedzieć, że specjalnie oślepił ją światłami i w ten sposób nie była w stanie rozpoznać osoby znajdującej się wewnątrz. Nie wiedziała, czy był to mężczyzna, czy była to kobieta. Świadek w pewnym momencie ruszyła dalej, a podejrzany samochód zaczął podążać tuż za nią. Kiedy natomiast minęli dom państwa Kunz, zwolnił i zawrócił, kierując się właśnie w stronę domu zamordowanej rodziny. Niestety, tak jak mówię, kobieta nie była w stanie rozpoznać, kto znajdował się wewnątrz, ale zapamiętała jeden ważny szczegół. I według jej opisu auto to z całą pewnością nie należało do Chrisa Jacobsa. Tak więc do kogo mógł należeć ten samochód i co tam robił o tej porze, tego nie ustalono. Tak jak mówiłam, dom Chrisa został przeszukany. Znaleziono tam broń, kaliber 22, łuski, amunicję. Ale nigdy nie udowodniono tego, że to właśnie z tej broni została zamordowana rodzina Kunz. Że właśnie z tej broni strzelano. Nie było na to dowodów. Co więcej, w jego aucie nie znaleziono żadnych śladów potwierdzających to, że Helen Kunz tam przebywała. Gdyby to on ją wywiózł w miejsce, gdzie później ją zamordował, to najprawdopodobniej jakieś ślady w aucie by zostały. Ale nic takiego nie było. I kolejna rzecz. Na miejscu zbrodni, czyli w domu rodziny Kunz, jak i na zewnątrz, nie znaleziono żadnych śladów, które potwierdzałyby, że to właśnie Chris dokonał morderstw. Nie było tam jego odcisków, butów. Zupełnie nic, co łączyłoby go z tym przestępstwem. Poza jedną rzeczą, czyli śladami opon. To była jedyna rzecz, która łączyła go z tą zbrodnią. Ale wiele osób też wątpi w to, że to właśnie jego auto zostawiło te ślady, ponieważ takie opony przecież nie tylko on posiadał. Nie tylko on jeździł takim pojazdem, który takie opony miał. W sprawie zeznawała również matka Chrisa, która powiedziała, że jej syn wrócił do domu gdzieś o godzinie 23, a później pomagał przy narodzinach cielaka. Więc według niej nie byłby w stanie, nie zdążyłby, nie dałby rady zamordować rodzinę. A dlaczego? A dlatego, ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, zamordowana Helen oraz jej syn Randy byli na pokazie fajerwerków. Do domu wrócili również
gdzieś około 23, a wkrótce po tym zostali zamordowani. Więc jeśli Chris był w domu o 23, a ofiary również o podobnej godzinie w domu pojawiły się, to Chris w takim razie nie mógłby dokonać tych morderstw, no chyba że mama Chrisa skłamała, że go kryje. A wróćmy jeszcze do byłej dziewczyny Chrisa, do Stacy Ways. Tak jak mówiłam wcześniej, ona w 1993 roku wyznała, że w 1991 roku Chris zwierzył jej się z tego, że zamordował rodzinę Coons. Niektórzy uważają, że jej zeznania nie są wiarygodne, a to dlatego, ponieważ sądzą, iż zbyt późno wyznała policji prawdę. Zrobiła to dopiero po 2 latach od momentu, kiedy dowiedziała się tego. A poza tym, ona nie zgłosiła się dobrowolnie na policję, tylko wydarzyło się to wtedy, kiedy została przez nią złapana. Ponieważ Stacy znana była z tego, że dokonywała różnych napadów, włamań. No i właśnie w 1993 roku aresztowano ją za napad na bank. Wtedy właśnie poszła na ugodę z policją. Zgodziła się zeznawać przeciwko Chrisowi. Powiedziała wszystko to, co wie, czyli że zamordował rodzinę Coons. No i dzięki temu uniknęła kary, ponieważ podpisała specjalny dokument, który w zamian za zeznania chronił ją. Więc dlatego też są wątpliwości co do tego, czy ona mówiła prawdę. Bo w tamtym momencie już ta sprawa była bardzo znana, więc równie dobrze mogła powiedzieć po prostu to, co już wiele osób wiedziało. No ale być może nie kłamała, jak wy uważacie. Zatem jeśli to nie Chris byłby mordercą, to kto mógłby nim być? Są jeszcze takie podejrzenia. Pojawiły się plotki, że zamordowany Randy dorabiał sobie tak na boku, czyli sprzedawał narkotyki. No i pojawiły się też takie podejrzenia, że być może to te osoby, które te narkotyki dostarczały mu do sprzedaży, są odpowiedzialne za śmierć rodziny Coons. I w noc, w którą doszło do morderstw, byli umówieni z Randym, chcieli od niego odebrać część pieniędzy ze sprzedaży narkotyków. Jednak pieniędzy tych nie miał i dlatego doszło do morderstw. Niestety nie ma żadnych dowodów na to, że tak właśnie było, ale nie jest to wykluczone. Kolejną i już ostatnią osobą, którą część osób podejrzewa o to, że mogła dokonać tych zbrodni, jest Kenneth, czyli jedyna ocalała osoba z rodziny Coons, ta, która znalazła krewnych. Ciekawi ich po prostu, dlaczego akurat jego nie było w domu, kiedy doszło do tych zabójstw. Być może wydarzyło się coś tam wcześniej, co nie spodobało mu się. Z jakiegoś powodu postanowił pozbawić ich życia. Na to oczywiście również nie ma dowodów. Jak wspominałam, on został przesłuchany przez policję. Według nich nie ma nic z tym wspólnego. Więc tak naprawdę trudno jest powiedzieć, co tam naprawdę wydarzyło się. I nikt nam już tej prawdy nie powie. Kenneth już nie żyje, więc jeśli ktoś chciałby wznowić sprawę, to i tak już nic od niego się nie dowie. Pozostaje jedynie Chris, który ciągle twierdzi, że jest niewinny. Więc jaka jest prawda? Dziękuję Wam za wysłuchanie. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Napiszcie, czy według Was Chris jest winny, czy to on zamordował rodzinę Coons, czy według Was zrobił to ktoś inny, a jeśli tak, to kogo podejrzewacie? Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Dziękuję Wam za wszystko, pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.